Pani jest Konstans Walloni, a pani młodszą siostrą Berenice, tą, którą Tytus porzucił dla racji stanu. Jest pan dobrze poinformowany. Dzień dobry, Timoteo. Pracujesz tu? Jestem zecerem. Dzień dobry, Berenice. Dorośli potrafią być skrupulatni w swoim gadaniu. Powiedziano mi, że jesteście piękna, ale widząc was, piękna Helena Stroi zbladła bez zazdrości. Dziękuję. Panie pozwolą, że się przedstawię. Walter Kleisberger. Moja matka pochodziła z Seracoa, a ojciec był Niemcem, wielkim wielbicielem, a zarazem uczniem Augusta Comte'a. Przedstawiam wam moją małpę Augustę. Za godzinę muszę wydać gazetę. Weź się do roboty, chłopcze. Zamiast ślinić się na widok panny Berenice. Tę gazetę? Nowi przybysze z Francji w Seraco, rodzina Walloni. Jaki nakład. W takim razie dziękuję panu w imieniu rodziny Walloni. Jesteśmy bardzo wzruszeni. Nie ma za co. Proszę mi lepiej powiedzieć, w czym mógłbym wam pomóc. Chciałabym dać ogłoszenie. Udzielam lekcji dobrych manier. Nauka angielskiego haftu i malowania akwarelą dla młodych dziewcząt. Właśnie, nie ma problemu. Przyda się to młodym panienkom z Seraco. Miałem na myśli zamożne młode dziewczyny. Pozostałe potrafią się zachować. Zechcą panie usiąść? Nie, dziękuję. Ma pani gotowy tekst ogłoszenia? Tak, zaraz wracam. Zobaczę, co robi Antoine. Dobrze, proszę, wszystko przygotowałam. Przestańcie. Co robicie? Przyłóż im, Antoine. Pokaż tym dzikusom, do czego jesteś zdolny. Proszę, to pani tekst. Dziękuję. Ogłoszenie ukaże się jutro rano. Zamieścimy je w dobrym miejscu. Panie Kleisberger, proszę mówić Walter, tak jak wszyscy. Zgoda. Czy stąd jest daleko do Cayenne? Dlaczego pani pyta, wybiera się tam pani? Skądże? Tak tylko pytam. We Francji dużo się mówi o tym więzieniu, ale tak naprawdę nikt nic na ten temat nie wie. Nie wiadomo nawet, gdzie to jest. Kiedy wyjedzie pani z Seraco, nad brzegiem morza koło portu zobaczy pani opuszczony dom. Z tego miejsca trzeba patrzeć w stronę, gdzie zachodzi słońce, a zajdzie dokładnie tam, gdzie jest więzienie. 100, może 150 kilometrów stąd. Bardzo panu dziękuję. Do widzenia. Puśćcie go. Dość tego. Podejdź tu do mnie. Co ty znowu narobiłeś? To nie moja wina. Dokuczali dziewczynie. Jakiej dziewczynie? Ja nie widzę tu żadnej dziewczyny. Skoro tak mówi, to znaczy, że to prawda. Berenice, bardzo cię proszę, spójrz na siebie. Jesteś beznadziejny. Chodźcie. Pokażę wam cudowne miejsce, o którym opowiedział mi Walter. Ładne miejsce. Rzeczywiście niebrzydki dom. Tylko nie rozumiem, po co zrobiliśmy ten objazd. Przez całą Amerykę. Ja też nie rozumiem. Wystarczy. Nie, chcę wrócić do Francji. Ruszaj. Naprzód, słyszysz? Po co? Muszę ci poprawić kondycję, bo postawiłem na ciebie. Rozumiem. Dziś będzie dobrze. Teraz musisz odpocząć, bo wyglądasz na chorego. Jestem tylko trochę przeziębiony. Chyba nie zabronisz mi się dziś boksować. Naprzód 849 i pośpiesz się. Nazywam się Pierre Walloni. Nie jestem jakimś tam numerem. Zamknij się.
Masz. Nie. Nic nie jesz. Musisz coś zjeść, Louis. Jestem wykończony, Pierre. To nie jest odpowiednia chwila, żeby się zniechęcać. Ja po prostu umieram. Przestań. Przyrzekłem ci, że nie doczekamy tu końca naszych dni. Nie wierzę już w twoje obietnice. Moja matka też mi obiecywała, że po mnie przyjedzie. Kiedy byłem małym chłopcem, wierzyłem jej. Nigdy nie przyjechała. Przyjedzie, cierpliwości. Prawdziwe damy takie już są. Za dużo o tym mówisz, zaprzątasz sobie myśli. Porozmawiajmy o czymś innym. Moja matka jest nieprzeciętną kobietą, oczywiście. Jest wielką śpiewaczką. Śpiewa na wszystkich scenach świata. Jest jak Sarah Bernard. Moja matka jest królową. Cesarzową. To wielka dama. Chcę ją zobaczyć przed śmiercią. Zobaczysz ją. Miałem 6 lat, kiedy ostatni raz ją widziałem. Ale najpierw musisz się wyleczyć. Kaszel sam ci nie minie. Dzięki Juliet masz wszystkie potrzebne lekarstwa. Skorzystaj, bo inaczej spotkasz się z matką, ale na tamtym świecie. A twoja matka? Nigdy mi o niej nie mówisz. Moja matka to straszna nudziara. Zawsze wolała mojego starszego brata. Ja byłem ulubieńcem ojca. Dlaczego mnie o to pytasz? Czemu zabiłeś swojego ojca? Nie zabiłem go. Otwórz drzwi. Stań tu. Zawsze musisz gadać. Źle się poczuł, przewrócił się. Wstawaj. Zamiast dyskutować, lepiej zachowaj energię na dzisiejszą walkę, stary. Po raz pierwszy możesz przegrać, uważaj. Nie szukaj wymówki, bo kilku z nas postawiło na ciebie, a do tego dziś wieczorem przyjdą burżuje. Gubernator uważa, że marnujesz swoje siły. Nie zawiedź nas. Połóż się. Cisza. Nie zawiodę cię. A teraz pójdziemy już spać, dobrze? Opowiedz mi, jak to było z wujem Pierrem. Ale potem idziemy spać, obiecuję. Otóż wuj Pierre postanowił zostać w lesie, dopóki jego koń nie wyzdrowieje. Ponieważ zwierzę było bardzo chore, więc całe dnie i noce, przez wiele tygodni, czuwał nad nim. Przynosił mu rozmaite zioła, wodę, żeby jak najszybciej wyzdrowiał i więcej nie chorował. W dniu, kiedy poczuł się lepiej, wuj wsiadł na niego i wyruszył na poszukiwanie zaginionego skarbu. Mamusiu, czy wuj Pierre niedługo wróci? Raczej nie, kochanie. A czy on wie, gdzie my teraz jesteśmy? Nie sądzę. On przeżywa wielką przygodę. Cały czas podróżuje, jest bardzo zajęty. No dobrze, a teraz trzeba spać, zgoda? Nie zapomniałeś o naszej tajemnicy? Zgoda. Nikomu nie powiem o wuju. Dobranoc. Śpij dobrze. Miłych snów. Kocham cię. Ja ciebie też. Śpij. Nie uważasz, że to dziwne? Co takiego? Właściwie to wszystko tu jest dziwne. Krajobraz, zwierzęta,
Nawet powietrze jest inne. Nie to miałem na myśli. Chodzi mi o Pierre'a. Nikt o nim nie wspomina. Nawet Constance. Zwariowałeś. Dlaczego miałaby o nim mówić? Przecież byli zaręczeni, a Cayenne nie jest tak daleko stąd. A ty często o nim myślisz? Pewnie. Pierre bardzo mnie lubił. To był niesamowity facet, zupełnie inny niż Joseph. Ciekawe, co się z nim teraz dzieje. Może już nie żyje. Antoine, bierzesz prysznic przy swojej siostrze? A ty uważasz, że to jest odpowiednie miejsce dla ciebie? Nieraz widziała mnie nago. On też widział mnie setki razy. Przecież nie jesteście już dziećmi. Bądź tak uprzejmy i zainstaluj mi drugi taki prysznic z tamtej strony domu. Chodźcie na bagna, coś wam pokażę. Pośpieszcie się. Jestem pewien, że znajdę tu skarb. Wtedy będę mógł zrobić wszystkim prezenty. Żółwie, jak się macie? Chcecie się ze mną zaprzyjaźnić? Ale mi gorąco. Te komary. Kiedy tylko znajdę skarb, przyjdę do was. Tylko się stąd nie ruszajcie. Proszę, upał uczynił cuda, miałem rację. Tu są gleby aluwialne. Co w związku z tym? Ta ziemia jest bardzo żyzna. Jeśli uda nam się ją osuszyć, to będzie najlepsza ziemia uprawna w całym kraju. Ale co trzeba zrobić, żeby osuszyć bagna? Zaczekaj, to już męska sprawa. Co ty na to, Antoine? Zbudujemy mnóstwo małych grobli, w ten sposób odciągną całą wodę. Nie sądzisz, że lepiej byłoby wybudować jedną dużą, zatrzymałaby całą wodę? Nie mamy takich możliwości, panie inżynierze. To byłoby potwornie kosztowne. A ta sieć małych grobli, czy to coś pewnego? Są niezawodne. A gdzie jest Maxim? Pewnie gdzieś niedaleko. Nie opuszczał mnie przez cały dzień. Pójdę go poszukać. Idź po niego. Chodź tu, inżynierze. Wiesz, co to jest? Życie. Co to jest? Odezwij się, Maxim. Gdzie ten dzieciak się podział? Nieprawdopodobne. Maxim, odezwij się. Maxim? Przyrzekam ci, że nie powiem ci ani słowa. No i co? Ani śladu. Kompletnie nic. Jak to ani śladu? No nic. Byliście u sąsiadów, właśnie od nich wracamy. I co, nie widzieli go? Co z tobą? Gdzie byłeś? Co ty wyprawiasz? Rozmawiało z aniołem. Wszędzie cię szukaliśmy. Kochanie, mamusia się o ciebie martwiła. Nie możesz tak odejść i nie powiedzieć nam, dokąd idziesz. Jesteś cały spocony. Gorąco mi. Podejdź tu, pokaż się. Anioł kazał mi przyjść. Jaki anioł? Przecież anioły nie mówią. Właśnie, że mówią. To zwykłe bujdy. Ty mu opowiadasz takie rzeczy? Wolę moje bujdy od twoich bredni domorosłego agronoma. Może to dobry pomysł. Tylko co będziemy jeść? Liście bananowców? Już niedługo. Będziemy mieć hektary drzewek bananowych. Przynajmniej wiemy, co zrobić, by użyźnić ziemię. Pamiętaj, następnym razem będzie lanie na goły tyłek. Zrozumiałeś? Na raz, dwa, trzy pokażemy mu język. I to kazałeś nam dźwigać aż do Francji? Za to ty niewiele przywiozłaś, a to są nasiona, fasola, groch, kabaczki, sałata, pory.
Ogród dla całego Wersalu. Skoro jesteś taki zdolny, spróbuj to posadzić na tych bagniskach. Nasiona. Ach, ta twoja matka. Co moja matka? Całkiem zwariowała. Dlaczego tak mówisz? Daj spokój. Czasem ręce mi opadają. Maria Medycejska również lubiła nasiona. Co by Henryk IV bez niej zrobił? Mówisz tak, jakbyś zupełnie nie znała mamy. Znam ją bardzo dobrze. Przy pierwszych niepowodzeniach chwyci byka za rogi. Jak lwica rzuci się w obronie swoich młodych. Co chcesz, jest damą. To dla niej trudne chwile. A mnie jest lekko? Ty jesteś o wiele młodsza. To żaden argument. Myślę, że trzeba posłać Maksima do przedszkola. Nie mogę go przecież pilnować całe dnie. Widziałeś, co się stało. Tak być nie może. A Timoteo mówił mi o szkole z pensjonatem w Santa Felicita. Jak sądzisz? Chcesz wiedzieć, co ja o tym myślę? Nie zgadzam się. Dlaczego? Bo Maksim jest jeszcze za mały. Tu nauczy się o wiele więcej. Wiesz, co mówił mój wychowawca, pan Pascal? W szkole w Bordeaux co rano pisał nam na tablicy: przyroda jest kopalnią wiedzy. Ten pan był bardzo inteligentny, to prawda. Co ci jest? Nic, tylko dlaczego tak na mnie patrzysz? Wcale nie. Właśnie, że tak. Co się stało? Naprawdę nic. Ten upał doprowadza mnie do szału. Przedwczoraj mówiłaś to samo, a było zimno. Tak. Jestem bardzo wrażliwa na zmiany pogody. Antoine? Nie powinnam tego robić. Wiem, już tego nie lubisz. Lubię. Chyba już nie. Wyrosłeś, zmieniłeś się. Nie drażnij mnie, kiedy ty to robisz. Wiesz, martwię się o Berenice. Dlaczego? Sama nie wiem. Mam wrażenie, że nie jest tu szczęśliwa. Da sobie radę. Tak myślisz? Pewnie. To tylko kwestia czasu. Mam wyrzuty sumienia, że was tu zaciągnęłam. Czemu zawsze się martwisz? Jest nam tu bardzo dobrze. Naprawdę? Oczywiście. A zresztą nie zostawilibyśmy Maksima. Naprawdę? Powinnaś pomyśleć teraz o sobie. Co robiłeś tu sam? Myślałem. O czym? O Pierze. Dlaczego? Nigdy o nim nie rozmawiamy. Jak to możliwe? Przedtem też o nim nie mówiliśmy. A zresztą, co by to dało? To prawda. A gdyby nie poszedł do więzienia, czy wtedy też wyszłabyś za Józefa? Daj spokój, już późno. Trzeba się położyć spać. Trzeba już iść, jutro mamy dużo pracy. Wstań. Dobrze. Trzeba włożyć słomę. Trzeba nałożyć tu słomy, żeby woda nie mogła się przedostać. Osuszymy kanały, a później ustawimy siatki. Pracujcie dalej, moje dzieci. Bardzo dobrze. Trzeba wybierać najbardziej ostre łodygi, żeby było łatwiej je wbijać. Podajcie mi słomę. Będziemy dużo jej potrzebować. Połóżcie ją tu. Układajcie ją w wodzie. Trzeba będzie ją jeszcze umocować palikami. Trzeba ją zgiąć, dobrze wcisnąć. Zaraz zabraknie nam ziemi. Chcę, żeby wszystko było gotowe co do godziny. Rozejdź się.
Pośpiesz się, bo zaśniesz. Daj, daj. Słucham? Kochasz mnie? Dobrze wiesz, że twój mąż nie lubi, kiedy ze sobą rozmawiamy. Nie mam ochoty skończyć w ciemnicy. Mój najdroższy, pieść mnie. Chyba żartujesz tutaj? Jesteś skazany na dożywocie i mam wrażenie, że zatrzymają cię tu na zawsze. Pierre chce się z tobą kochać. Teraz. Przyznam, że nie brak w tym pikanterii. Juliet? Możesz przyjść na chwilkę? Już idę. Wracam do biura, czekam na ciebie. Weź kwiaty i idziemy. Ej, ty tam, wracaj. Właśnie to robię. Koniec spaceru. Czas minął. Louis, uciekniemy stąd. Cała moja rodzina jest w Seraco. Patrz. Twoja matka? Tak, i mój brat. Są na mojej ziemi. Pierre, co ty opowiadasz? Tak napisali w gazecie. Juliet mi o tym powiedziała. Sęk w tym, że posiadłość Seraco należy do mnie. Mój ojciec dał mi tę ziemię w spadku. Wszyscy więźniowie skazani na dożywocie są wydziedziczeni z wszelkich dóbr. Chyba, że udowodnię moją niewinność. Do niedawna dzielił nas ocean, a teraz wystarczy trochę powiosłować. Mam ochotę tam pojechać i dowiedzieć się prawdy. To ja przelatuję żonę gubernatora, żeby dała dla ciebie lekarstwa, a ty ich nie chcesz brać? Po co to wszystko? Myślisz, że mnie to bawi? I tak umrę. Nie umrzesz. Louis. Przyrzekaliśmy sobie, że opuścimy razem Cayenne. Żegnaj Cayenne. Jesteś szalony. Myślałem, że chciałeś ujrzeć swoją matkę na wielkiej scenie, jak Sarah Bernhardt. Gdzie się podziały twoje marzenia? Ostatni dwaj więźniowie, którzy próbowali zbiec, już nie żyją. Tak, ale nie mieli w kieszeni żony gubernatora. Naprawdę wierzysz, że ona to dla ciebie zrobi? To już moja sprawa, to zbyt skomplikowane. Zostaw to mnie. Zgoda. Dobrze. Dajmy na to, że wkrótce się stąd wydostaniemy. Nie jestem taki pewien, czy twoja rodzina będzie szczęśliwa, kiedy cię zobaczy. Ja też wcale nie jestem tego pewien. 5 lat na wojnie, 5 lat w więzieniu. Muszę sobie odebrać to, co mi zabrało życie. Poszalejemy razem w Seraco. Prawda? Pierre. A gdybyś wrócił do Francji i spotkał się z Constance? Nie. Dlaczego? Nie. Świetnie, kochanie. Pamiętaj, nigdy nie zachodź konia czy klaczy od tyłu. Babciu, on wcale nie jest zły, zrozumiałeś? Timoteo nie jest pana synem. Nie. To Walter go znalazł. Przyniósł go nam i co miesiąc dawał nam na niego trochę pieniędzy. Teraz już nie daje, bo wysłał chłopca do pracy. Bardzo polubiliśmy Timoteo. To dobry chłopiec. My mieliśmy tylko same córki, dużo wcześniej. Jeśli rozumiem, to obydwaj postąpiliście podobnie. To znaczy, Józef nie jest moim ojcem ani ojcem Berenice, ale można powiedzieć, że nas adoptował. Prawda, Józef? Cudowne. Chodź, pokażemy go rodzicom. Mama Otta jest bardzo miła. Co to za pomysł? Spójrz. Jaki milutki. Jaspero? Kupiłam go od twojej żony. Niełatwo się z nią handluje. Będzie na zimę. Mamo, tu nie ma zimy. Będzie na święta. Na Boże Narodzenie. Jak go nazwiesz? To niespodzianka. Co ty robisz, dziewczyno? A co? Nie tak się obiera ziemniaki.
Daj mi to. Proszę. Tak to się robi, kiedy w domu jest bieda. To marnotrawstwo. A co będzie jadł mój prosiak? Kiedy człowiek jest biedny, musi dzielić się ze zwierzętami. Inaczej będzie z niego tylko skóra i kości. Ona w ogóle o tobie nie myśli, Leonie. Śmieszy cię to? Przecież nie będę płakać. Jakie to ciężkie. Trzymaj go mocno. Już prawie jesteśmy na miejscu. Ale ciężkie. Boże miłosierny. Mamo, spadł ci kapelusz. Co to jest? Przecież widzisz, tato, że to anioł stróż. Skąd go wziąłeś? To tajemnica. Jesteś cały spocony, rozchorujesz się. Nie chcę tego u siebie w domu. Babciu, powiedz mu, że chcę go zatrzymać. Dobrze, w takim razie wstawimy go do mojego pokoju. On jest zawsze uśmiechnięty. Nie tak jak niektórzy. Kpisz sobie ze mnie? Nie. Tak, kpisz sobie z ojca. Kiedy urosnę, to będę jak ten anioł, a nie taki z rzęda jak ty. Masz rację, kochanie. Babciu, dlaczego tatuś nie lubi aniołów? Wytłumaczysz Walterowi, że nie mogłem przyjść, bo mam dużo pracy przy groblach. On nawet nie zdaje sobie sprawy, ile z tym zachodów. On dobrze wie, co? On wie. W takim razie zrozumie. Jestem spokojniejszy. Co to jest? O Boże, groble. Timoteo, zobacz. Ktoś zniszczył tamę. Prędko biegnij do pana Walloń. Powiedz mu, że porwało groble. Groble, panie Walloń. Co z groblami? Puściły. Co ty opowiadasz? Wszystko się wali. Pośpieszcie się, bo się przelewa. Zaczekaj, zostaw mnie. Antoine, Berenice, pomóżcie. Szybko, trzeba coś robić. To nic nie da. Masz, weź to, Berenice, przestań. Uspokój się, Joseph. Jestem bardzo spokojny. Mama ma rację. Kiedy człowiek nie potrafi uratować własnej rodziny, to znaczy, że nic nie potrafi, jestem do niczego. Znajdziemy jakieś wyjście. Nie ma żadnego wyjścia. Jakie powinny być te groble? Powinno się zbudować jedną, ale dużą. Uspokój się. Potrzebne by było rusztowanie i 10 silnych mężczyzn. Potrafisz to zrobić, gdybym miał pieniądze i cenę. Nie mam nawet grosza. Jestem pewna, że potrafisz to zrobić. Skończ z tym optymizmem. Poradzisz sobie. Zawsze nam się udawało. Nie widzę, dlaczego teraz miałoby się nie udać. Oszalałeś? Dobrze wiem, dlaczego taka jesteś. To przez Piera. Gdybyś za niego wyszła, spędziłabyś tu z nim całe życie. O czym ty mówisz? Daj mi spokój, zostaw mnie. Pomóż mi, Antoine. A co z drugą? To samo. Zajmij się tą. Słuchasz mnie uważnie? Wszystko ci wytłumaczę. Tata i mama naprawdę potrzebują pomocy. Poproś Pana Boga, żeby osuszył bagna. Myślę, że On mógłby to zrobić, gdybyś Go o to poprosił. Błagam Cię. Widzisz, ja jestem jeszcze za mały. Nie mogę pomóc moim rodzicom, ale wiem, że Ty możesz, jeśli poprosisz Pana Boga. On Ciebie wysłucha. Błagam Cię, zrób to przynajmniej dla mnie. Przecież musi być jakieś wyjście. Nie ma, jest. Nic mi się w życiu nie udało.
Leon? Jasper mi powiedział. To potworne. Wszystko zostało zniszczone? Tak, błąd w konstrukcji. Pomyliłem się w wyliczeniach. Nieprawda. Pańska tama była jak najbardziej zdolna wytrzymać nawet burzę. A więc co w takim razie? Sabotaż. Kto i dlaczego? Są tu tacy, którzy nie przepadają za nowymi emigrantami. A nowy właściciel to dodatkowa konkurencja. Ja też doświadczyłem tego samego. Ale proszę się pocieszyć, wszystko się dobrze ułoży. Dzień dobry. Jest mi przykro. Proszę się nie martwić. Zaczniemy od początku. Życzę odwagi. Józef, proszę się nie martwić, znajdę winnych. Co się stało? Dlaczego nikt nie pracuje? Ignacio? Carmen, jak tam twój syn? Już mu lepiej? Tak. Myśleliśmy, że już nigdy nie wyzdrowieje. Całe szczęście, że kupił pan dla niego te lekarstwa. Bóg to panu wynagrodzi. Obawiam się, że nie zasłużyłem sobie na taką łaskę. Wszystko będzie dobrze. Przyjdę odwiedzić twojego syna. Mógłby pan do nas podejść? Jorge? Już idę. Dziękuję wam. Jeszcze będę was potrzebował. Zrobimy następną przysługę rodzinie Walonii. Może pan już iść. Co trzeba zrobić, żeby zostać poszukiwaczem złota? Potrzebny jest kompas, kilof, mapa, dużo odwagi i mało wyobraźni. Czemu mnie o to pytasz? Widziałaś, jak rodzice się kłócili przed chwilą tam na bagnach? Nie mają pieniędzy. Gdybym został poszukiwaczem złota jak wuj Pierre i znalazłbym jakieś złoto, to bym im dał. Podaj mi koszulę. Naprawdę jesteś kochany. Kiedy będziesz szedł szukać skarbów, pamiętaj, nigdy nie wybieraj się sam. Zgoda? Tak. No dobrze. I nie oddalaj się. Nie plącz mi się pod nogami. Lepiej przytul się trochę do mamy. Na razie, babciu. Na razie, kochany. Tak jak wuj Pierre. Dobry wieczór. Ci ludzie idą opróżnić kosz z ogrodu. Proszę nam otworzyć. Tak jest. Dziękuję. Klucz. Tylko nie hałasujcie. Pierre, szybko. Na moczarach czeka na was łódka. Jak ją znajdę? Zobaczysz sygnał świetlny. Proszę pani, potrzebuje pani pomocy? Nie, dziękuję. Juliette, kiedy tylko będę w bezpiecznym miejscu, dam ci znać i przyjedziesz do mnie. Kochasz mnie? Tak, oczywiście, że cię kocham. Masz. Wejdziecie po tej drabinie. Louis, nie kaszl. Musimy iść. Przydałby się porządny deszcz, odświeżyłby trochę powietrze. Ma pani rację. Trzymaj. W porządku, mogę już wejść? Tylko trzymaj.
cicho. Idziemy. Dawaj, Louis. Trzymaj się. Pierre, ja nie dam rady. Umieram. Idź dalej sam. Pójdziesz ze mną. Doprowadzę cię aż do końca. Nie poddawaj się. Tylko się nie bój. Chodź, Louis. Tu nie ma krokodyli, nic się nie dzieje. Pierre, idź sam, czuję, że umieram. Nie. Przecież wiesz, że skazaniec, który zbiegł i został złapany, to najgorsze, co może być. Teraz nie masz już wyboru. Pomyśl o dziewczynach, o swojej matce. Spójrz, tam jest łódź. Jeszcze trochę, uda nam się. Pierre, ja umieram. Nie umrzesz. Obiecaj mi, że weźmiesz ze sobą jakiś dowód mojej tożsamości. Słucham? Weź moją bluzę. Zgłupiałeś? Nie. Obiecaj mi, że powiesz mojej matce, jak bardzo ją kocham. Obiecaj mi. Obiecuję. Nie umrzesz, Louis. Zachowaj siły. Musi nam się udać. To właśnie tak, wuj Pierre szukał złota. A jeśli my też znajdziemy złoto, to będziemy bogaci? A kiedy będziemy bogaci, to będziemy jeść tylko cukierki. A co to są cukierki? Nigdy nie jadłeś cukierków? Nie, co to jest? Jak ci to wytłumaczyć? Widzisz ten mały kamyk? Wyglądają jak różnokolorowe małe kamyki, mają owocowy smak i rozpuszczają się w buzi. Nie ma nic lepszego od cukierków. Tu nic nie znajdziemy. Znam jeszcze inną drogę. Tu będą wspaniałe łowy. Znajdziemy cudowny skarb, zobaczysz. Ota? Chodź prędko. Nie zostawiaj mnie. Umieram. Dlaczego te wszystkie zwierzęta nie żyją? Mamusiu, tato, dlaczego umarliście? Ja też umieram. Boli mnie. Pójdę sprawdzić. Constance? Ota, przypomnij sobie, gdzie zostawiłeś Maksima. Gdzieś tam, dokładnie nie pamiętam. Gdzie? Tam. To było na skraju lasu. Jesteś pewien? Nie, sam już nie wiem. To na pewno gdzieś tu. Już nigdy więcej nie pójdziesz bawić się do lasu. Niech pani mi poda rękę. Nie powinieneś był zostawiać go samego. Powinieneś był z nim zostać. To tu, poznaję to miejsce. Maksim, nie. Pomogę pani. Niech pan mnie zostawi. Co ci jest?
Co mu się stało? Maksim, odpowiedz. Od godziny wszystkiego szukamy. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. O Boże, nie cierpię tego miejsca. Jest takie niebezpieczne. Uspokój się, mamo. Po prostu zgubił się, to wszystko. Nie pierwszy raz mu się to zdarza. To prawda, Matild. Ty lepiej siedź cicho. Znajdziemy go. Już idą. Joseph, co się stało? Wszędzie pełno martwych zwierząt. Uspokój się. Co mu jest? Mówię ci, żebyś się uspokoiła. Przecież jesteś lekarzem. Nie wiem, co mu jest. Muszę go zbadać. Jest rozpalony. Przewrócił się. Antoine? Idź po Garcię. Pośpiesz się. Chyba musi tu być ktoś, kto wie. Proszę cię, uspokój się, moje maleństwo. Powiedz, że mnie słyszysz. Gorąco mi. Boli mnie brzuch. Nic dziwnego, że nie znacie tej choroby. To bardzo groźna gorączka tropikalna. Nazywamy ją tu fiebre blanca, biała gorączka, bo chory staje się blady jak trup. W jaki sposób się przenosi? Przez ukąszenie komarów, które miały kontakt z padliną. Jakieś 20 lat temu mieliśmy tu epidemię. Żona pana Buscarol, tak wiem, zmarła, powiedział mi. Garcia, myśli pan, że prawdopodobnie. Choroba ma lekki przebieg, ale dziecko jest jeszcze bardzo małe. Na wszelki wypadek cała rodzina musi myć ręce w przegotowanej wodzie. Tatusiu. Cicho. Teraz musisz odpoczywać. To moja wina. Tak bardzo lubił słuchać różnych opowieści. Wyruszył na poszukiwanie skarbu, żeby wam pomóc. Gonił za przygodą, jako wuj Pierre. Mamo, bardzo cię proszę. To niczyja wina, Matild. Chciałeś nam napędzić stracha? To wcale nie jest zabawne. Antoine, źle się czuję. Tato, anioł. Mój anioł jest tu. Teraz możesz z nim porozmawiać. Tato, boli mnie. Mamusiu, boli mnie. Trzeba spać. Odpocznij. To niemożliwe.
O Boże, dlaczego? Dlaczego my? Kochanie, anioł jest przy tobie. On ciebie strzeże. Masz rację, babciu. Mamusiu? Rozmawiasz ze swoim aniołem? Co on mówi? Mówi mi, żeby się nie martwić. I że wszystko będzie dobrze. Żeby go ucałować. Miałaś rację, babciu. Anioł mówi o godzinie naszej śmierci. Ależ ty nie umrzesz, wyleczymy cię. Boże, proszę cię, błagam cię, pozwól mu żyć. Nie zabieraj go. Weź mnie. Jestem stara i nienawidzę tego kraju. Błagam cię. Pozwól mu żyć. Pozwól żyć mojemu maleństwu. Nie, tylko nie jego. Nie jego. Wersja polska, Telewizja Polska. Opracowanie tekstu Beata Rodewald-Mazurkiewicz na podstawie tłumaczenia Małgorzaty Wegner. Czytał Maciej Gudowski. Francis Ister, Christiana Reali, Mireille Darc i Marie-José Na w filmie Kraina Indygo. W pozostałych rolach
Scenariusz. Muzyka. Reżyseria. Odcinek trzeci. Mamusiu, wiesz, co mówi anioł? Mówi, żebym się nie bał. Mówi też, żeby się nie smucić. Ma rację. Nie płacz. Mamo, Ota nigdy w życiu nie jadł cukierków. Trzeba mu kupić. Dobrze. Chociaż jednego. Obiecujesz? Tak. Opowiedz mi o wujku. A więc wuj Pierre odkrył grotę, w której mógł schować złoto. Pamiętasz, że znalazł dużo złota? Pomyślał, że dobrze by było wrócić w wysokie góry, porozmawiać z białym niedźwiedziem, z wodzem Indian. Ponieważ tylko on wiedział, gdzie znajdowała się młoda dziewczyna, którą kochał. Tatusiu, boję się. Jest ciemno. Poproś anioła, żeby zapalił światło. Boję się, tato. Ja umrę. Poproś anioła, żeby zapalił światło. Boję się, tatusiu. Światło, szybko. Wszystko straciłem. Wszystko mi zabrałeś. Nie zabieraj mi syna. To najdroższe, co zostało mi na tym świecie. Tatusiu. Nie żyje. Mój syn nie żyje. Zostaw go. Dlaczego to zrobiłeś?
Nie trzeba. Dlaczego? Proszę cię. Nie chcę. Zostaw mnie. Trzeba dalej żyć, Konstans. Słyszysz? Śmierć Maksima nie może nas rozdzielić. On by sobie tego nie życzył. Nigdy stąd nie wyjedziemy. Myślisz, że Maksima można czymś zastąpić? Nigdy go nie opuścimy. Myślisz, że można zastąpić Maksima? Nie. Trzeba żyć. Kocham cię i potrzebuję cię. Nie potrafię. Nie dam rady. Dasz. To dla mnie zbyt ciężkie. Nie potrafię. Zostaw mnie. Nie potrafię dalej żyć. To straszne. Co pozostaje człowiekowi po śmierci dziecka? Życie przestaje mieć sens. A co się dzieje z duszą małych dzieci? Już 2 miesiące minęły, jak Maksim odszedł do swojego anioła. Pozostawił we mnie pustkę. I ten okropny ból, który dręczy moje serce. Chodź, moje dziecko. Dlaczego wracamy? Tam nie ma ciekawych facetów. Nie wiem, po co tam jedziemy. Cicho, dziewczęta, wiem, co robię. Spójrzcie na te dziewczyny, skaczą jak kozy, do niczego. Źle. Z życiem, dziewczęta. Uśmiechamy się. I spoglądamy na klientów. O tak, bardzo dobrze. Co to ma być? Stop! Co się z tobą dzieje? Dość już tego. Ależ te dziewczyny są rozlazłe. W życiu nie nauczą się tego na dzisiejszy wieczór. Są za bardzo ociężałe. Maszeruj szybciej. Ta podróż mnie wykończyła. Mama, ale masz lodowate ręce. Nie martw się. Będzie dobrze. Kiedy tylko wszystko załatwimy, wsiadamy na statek i płyniemy do Afryki. Obiecuję ci. Twój syn się ucieszy, gdy cię zobaczy. Zaczekaj tu na mnie, tak jest, szefowo. Chciałam rozmawiać z gubernatorem. Proszę chwilę zaczekać.
Madame de Barbera. Zapewne pani de Barbera. Proszę mi wybaczyć, że kazałem na siebie czekać. Napije się pani czegoś, Juliet? Nie, dziękuję. Czekam już 10 lat, aż mi zwrócą syna. Oto jego oficjalne ułaskawienie. Zależało mi, by doręczyć panu ten akt osobiście. Oczywiście. Czy został pan o tym powiadomiony? Tak. Ale niestety za późno. Jest mi niezmiernie przykro, droga pani. To znaczy? Pani syna już tu nie ma. Uciekł. Nie powiadomił go pan, że jego matka otrzymała w końcu dla niego ułaskawienie? Pozwolił mu pan uciec, wiedząc, że jest chory? Nigdy nikomu nie udało się uciec z Cayenne. Każdy zbieg został natychmiast schwytany i zabity. Jeśli któryś z pańskich ludzi zabije mojego syna, przysięgam, że zamorduje pana własnymi rękami. Jestem przekonany, że to oświadczenie przerasta pani myśli. Odwróciła pani rolę. To pani syn jest bandytą, a nie ja. To on podjął decyzję o ucieczce ze swoim przyjacielem Pierre'em Vallogne. Jestem przekonany, że teraz już nie żyją. Louis. Maria! Mario? Chodź prędko! Co się stało? To więzień. Jest ranny. Zaniesiemy go do domu. Trzeba go położyć i opatrzyć. Nie martw się, jesteś uratowany. Opatrzymy cię. No chłopcze, zrób jeszcze wysiłek. Jaspero, czy pomyślałeś o jakimś worku, żeby włożyć te rośliny? Niech pan będzie spokojny, doktorze. Mam wszystko, co trzeba. I nie zapomnij mojej walizki z przyborami do analiz. Wrócę jak najszybciej. Jedziemy? Tak. Już za późno, Józefie. Tajemnica życia i śmierci nie jest ukryta w roślinach. Poszukiwania nikogo nie uratują. Maksima już nie ma. Dziękuję.
Au revoir. Madame Valogne. Pani Valogne. C'est moi. To ja. Votre vieille pani stary wielbiciel. Je suis venu vous apporter w tych kwiatach przynoszę pani wyznanie mojej miłości. Uśmiecha się pani. Przynajmniej tyle mi się udało. Napije się pan czegoś? Kawy. Coś pani powiem. Trzeba żyć. Życie domaga się swoich praw. Ma pani rację. Wchodzę w pani sprawy z butami i mówię, jak należy postępować. Chcę tylko pani pomóc. Nikt nie może mi pomóc. Nie chciałbym, żeby przytrafiło się pani coś złego. Bardzo panią lubię. Spotkało mnie już najgorsze. Pytała mnie pani kiedyś, gdzie jest Cayenne. Czy Pierre Valogne to ktoś z pani rodziny? To brat mojego męża. A dlaczego? Byłem pewien. Constance, pozwoli pani, że tak będę się zwracał. Z doświadczenia wiem, że w tym kraju trzeba wszystko ukrywać. Błagam, jeśli ktoś będzie się o niego wypytywał, proszę powiedzieć, że go pani nie zna, że to żadna rodzina. Nie chciałbym, żeby miała pani jeszcze dodatkowe kłopoty. O czym pan mówi? Pierre Valogne zbiegł z więzienia. Dziś rano dostaliśmy depeszę. Pierre Valogne? Co ja takiego powiedziałem? Co się stało? Co jej jest? Musi odpocząć. To nic takiego. Proszę się nie martwić. Powinniśmy już jechać, bo spóźnimy się na pociąg. Odprowadzę pana. No cóż, po takim szoku to normalne. Ale mimo wszystko bardzo się o nią niepokoję. Nie wiem, co mam robić. Santa Felicita jest bardzo dobre gimnazjum. To nie ma sensu. Lepiej poszukam sobie jakiejś pracy. Jesteś przecież inteligentna. To byłaby wielka strata. Dla mnie stratą jest życie w tym kraju. Ja i Antoine jesteśmy tylko ciężarem dla Josefa i Constance. Patrząc na was z boku, nigdy bym tego nie powiedział, ale z bliska to wygląda zupełnie inaczej. Tak naprawdę to mam ochotę pisać wiersze. Całe życie kulturalne skupione w Paryżu. Co ja mam tu robić? Tu wszędzie czyha śmierć. Nawet moja siostra dostaje bzika. Proszę, niech pan przeczyta moje wiersze. Jeśli się panu spodobają, niech je pan wydrukuje. Przeczytam, chociaż ja potrzebuję artykułów. Nawet jeśli napisałabyś najlepsze artykuły, nie będzie miał czym za nie zapłacić. Zobaczysz, w końcu polubisz ten kraj. Wątpię. Muszę za wszelką cenę znaleźć jakieś pieniądze na bilety powrotne dla mnie i Antoana. Do widzenia. Bo naprawdę spóźnimy się na pociąg. To kobieta mojego życia, jestem tego pewien. Kto? Berenice. Piękna, szlachetna. Strzeż się miłości, Timoteo. To okropna pułapka. Zgubi twoją duszę, a później będziesz próbował odnaleźć ją w butelce rumu, w której utonęła. Tylko w której? Był pan kiedyś zakochany? Idzie burza. A do tego spóźnimy się na pociąg. Niech mi pan odpowie. Walterze. Tylko wy nikogo nie słuchacie. Tu na pewno nie znajdziesz narzeczonego. Słucham pana? Chciałem mówić z panią Clélia de Barbera. Nie teraz. Pani de Barbera ma występ dziś wieczorem. Muszę się z nią zobaczyć. Nie może pana przyjąć. Teraz potrzebuję spokoju. Bardzo panią proszę, to ważna sprawa. Dobrze, proszę zaczekać. Jest tam. Mała? Zaprowadź go do Kleli. Wydaje mi się, że jest niedaleko. Bardzo dziękuję.
Słucham. Pan w jakiej sprawie? Pani jest Clélia de Barbera? Tak. A o co chodzi? Chciałem z panią porozmawiać. Napije się pan kawy, herbaty? Proszę za mną. Mamy doskonałe termosy. Amerykanie to wymyślili. Zna pan Amerykę Północną? To nieprawdopodobne, są jakieś 50 lat do przodu w porównaniu z resztą świata. Poczęstuję pana whisky z moich osobistych zapasów. Z zapasów? Tak. 20-letnia. Dość tego, dziewczęta, przestańcie się śmiać. Dziękuję, Emanuelo. Na zdrowie. Louis nie żyje. Pani syn nie żyje. Zostaw. Był moim towarzyszem niedoli. Uciekliśmy razem. Wiem. Przed śmiercią myślami był przy pani. Gdzie on jest? W oceanie. Przynajmniej nie umarł w więzieniu. Obiecałem mu, że się z panią spotkam i że panią ucałuję. Musi pan to zrobić. Musi mnie pan pocałować. Mój syn inaczej by to zrobił. Nie chciałabym stracić jego ostatniego pocałunku. Proszę mi wybaczyć. Pewnie jest pan bardzo zmęczony. Ma pan gdzie się zatrzymać? Nie. Proszę tu zostać. Tak będzie lepiej i bezpieczniej. Chyba przez lata nie brał pan prawdziwej kąpieli i nie spał pan w łóżku. Całe wieki. 775 dni. Tak, to wiek rozsądku. Alma? Zarezerwuj dla tego pana pokój w hotelu. Panienki, musicie być bardzo dzielne, tak jak zawsze. Zmień mu ubranie. Jak panu na imię? Pierre. I to wszystko? Ma pan rację, tak będzie bezpieczniej. Do zobaczenia wieczorem. Madame. To wczorajsze przedstawienie było nawet ciekawe. Czego pan się spodziewał? Nie wiem. Kiedy pomyślę, że mój syn zupełnie niepotrzebnie ryzykował, otrzymałam dla niego ułaskawienie. Pojechałam do Paryża, żeby spotkać się z ministrem spraw wewnętrznych. To mój dawny przyjaciel. To przywilej domów publicznych. Można zawrzeć dużo ciekawych znajomości. Różni ludzie przewijają się przez takie miejsca. Ale los potrafi spłatać figla. Wszystko dobrze przemyślałam. Potrzebuję kogoś do pomocy, konkretnie mężczyznę. Mamy regularnie problemy z lokalnymi władzami. No i czasem trzeba usunąć albo uspokoić jakiegoś klienta. Z przykrością muszę przyznać, że mój lewy sierpowy nie jest już taki mocny jak dawniej. Czuję się trochę zniechęcona. Proponuję panu to miejsce. Co w tym złego? Proponuję, żeby pan zajął miejsce mojego syna. Nie ma o czym mówić. Dlaczego? Jak pan zamierza normalnie żyć? Ma pan jakiś lepszy pomysł? Nie mam jeszcze żadnego pomysłu. Nie wiem, jak to będzie, ale coś wymyślę. Dzień dobry. Czy mogę z panem porozmawiać? Bardzo proszę. Potrzebuję pańskiej pomocy. Musi pan ze mną jechać. Dlaczego? Chodzi o Ritę, córkę seniory Marquez. To ta, która jest trochę nienormalna. Dostała ataku nerwowego. Wiem, że to niezręczne prosić pana o pomoc w takiej chwili. Ale gdyby mógł pan teraz pojechać i zbadać ją, będę spokojniejszy. Nie wiem, co mam robić. Jestem tylko skromnym aptekarzem. Oczywiście czasem robię drobne zabiegi.
Ale nie jestem lekarzem. Dobrze, pojadę. Pomogę panu. Ale w zamian nauczy mnie pan wszystkiego, co pan wie na temat roślin leczniczych z tego regionu. To nieprawdopodobne, ile jest tu gatunków, których w ogóle nie znam. Oczywiście, proszę na mnie zaczekać. Co się z nią dzieje? Dostała ataku. Kiedy to się stało? 2 dni temu. Czy wydarzyło się coś szczególnego? Od jak dawna traktowana jest jak umysłowo chora? Od kiedy skończyła 4 czy 5 lat. Przedtem to było urocze dziecko. Naprawdę. Pewnie Pan Bóg chciał mnie ukarać. Naprawdę myśli Pani, że Pan Bóg zajmuje się takimi sprawami? Faktem jest, że straciła rozum, a do tego od urodzenia jest głuchoniema. Sourde et muette. Oui. Sourde et muette. Doktorze, dziękuję Pani. Wyjdźmy, zostawmy ich samych. Bardzo proszę. Nazywam się Joseph Valogne. A jak ty się nazywasz, moje dziecko? Masz na imię Rita? Będziemy mieli okazję się dobrze poznać. Podaj mi ręce. Współczuję panu Valogne. Co za straszne nieszczęście stracić takie małe dziecko. Czemu Bóg nie zabrał Rity? Nigdy nie wykazała najmniejszej oznaki radości życia. Zapewne to pana szokuje, że matka może wypowiadać podobne słowa. Ale to czuję w głębi duszy. Seniora Marquez? Do widzenia, Rito. Co pan o tym sądzi, doktorze? Zastanawiam się. Pan pozwoli. Dziękuję. No i jak, doktorze? A może herbaty? Nie, dziękuję. Właściwie objawy choroby u Rity wskazują na histerię. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zawsze mówiłam, że jest wariatką. O nie, to przesada. Ona jest chora, cierpi. Jak to pani wytłumaczyć? To tak jak ptaszek w szklanej klatce. Gdzie nie dociera życie, ale też nie może się z niej wydostać. Skąd to przekonanie? W Europie, a dokładnie w Austrii, w Wiedniu jest niejaki żydowski lekarz Freud, Sigmund Freud. W leczeniu podobnych przypadków, jak u Rity, zastosował hipnozę. To są przypadki, w których niestety medycyna tradycyjna niewiele może pomóc. Jest całkiem bezsilna. Z reguły tego typu chorzy próbują nam coś przekazać. Jestem przekonany, że Rita usiłuje wykrzyczeć nam swoje cierpienie, ból, ale robi to przez histerię, manifestuje to swoim ciałem. Tylko my jej nie rozumiemy. Nie, bo w medycynie pozostajemy głusi na mowę, która nie jest dla nas zrozumiała. Co możemy zrobić, by jej pomóc? Trzeba znaleźć kogoś, kto mógłby zajmować się nią codziennie. Nalegam, by była to osoba bardzo uprzejma i wyczulona na najmniejszy znak. Dobrze, zgadzam się. Pan. Ja? Rzeczywiście, jeśli się pani zgodzi, mógłbym przychodzić w każdą środę. To dzień, w którym przyjeżdżamy do miasta. Jak pani wie, mieszkamy bardzo daleko. Nie, drogi doktorze, będzie pan tu przyjeżdżał codziennie. Przecież sam pan tak powiedział, nieprawdaż? Przykro mi, ale to niemożliwe. O ile wiem, pańska posiadłość nie przynosi wiele dochodów. 1000 crusados. Za 6 godzin dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Nie sądzę, by mógł pan odrzucić tak korzystne warunki. Proszę pamiętać o swojej żonie
i o jej rodzeństwie. Muszę się zastanowić. Oczywiście niedzielę zostawiam panu wolne. Będzie pan miał czas dla rodziny i na zajęcie się posiadłością. 1000 kruzados za 6 dni dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Dziękuję, zrozumiałem. Do widzenia, pani. Taka okazja drugi raz się nie trafi. Dziękuję. Czy zawsze wszystkich traktuje jak służących? W pewnym sensie tak. Czy nie piękna jest ta langusta? Za moich czasów tego się nie gotowało, tylko wrzucało z powrotem do morza. A teraz kosztują majątek. Podobno we Francji to bardzo modne i eleganckie danie. Tak się mówi, kiedy się nie ma smaku. Taki dorsz to co innego. Tak, tylko żeby złowić dorsza potrzebny jest kuter. Tymczasem, żeby złapać langustę, wystarczy trochę popływać i można ją schwytać ręką. Mogliście się utopić. Przecież umiemy pływać. To wybrzeże jest bardzo niebezpieczne. Jesteśmy dorośli. Nie chcę, żebyście chodzili łowić langusty. Jedzie Joseph. Garcia był tak miły i odwiózł mnie do domu. Zje z nami kolację. Dobry wieczór. Jesteś nareszcie. Jak mogłeś im na to pozwolić? Ale komu? Dzieciom. Jakim dzieciom? Berenice i Antoine są nieznośni. Poszli sami nad morze łowić langusty. Nikomu nic nie powiedzieli. Co ty opowiadasz? Przecież są prawie dorośli. Jesteś zupełnie nieprzytomny. Nawet na mnie nie spojrzysz. Przestałeś się nami zajmować. Już dla ciebie nie istniejemy. W takim razie żegnam się z panem Garcia. Dziękuję, ależ nie. Proszę zostać. Zapraszamy pana. Nie wiem, co jej się stało, ale poszliśmy tylko złowić langustę. To wspaniale. Mam dla was dobrą wiadomość. Znalazłem pracę. Będę się opiekował małą Ritą. Pamiętasz, mamo, to córka pani Marquez. Dostanę 1000 kruzados tygodniowo. To wspaniale. Jesteśmy uratowani. A teraz do stołu. Jak myślisz, Constance, będziesz mogła skończyć moją sukienkę? Czy wy naprawdę nie macie serca? Sukienkę? Jak możesz nawet o to pytać? Ty, langusto. Przypominam wam, że nosicie żałoby po Maksimie, po waszym siostrzeńcu, po twoim synu. Nie zapominajcie o tym, nie zapominajcie o Maksimie. Jestem głodny. Może byś do niej poszedł? Podaj mi coś do jedzenia. Całe szczęście, że twoja córka jest głucha. I pomyśleć, że są takie kobiety, które udają. My, Grecy, zrozumieliśmy, że rozkosze zmysłów to wstęp do spotkania z Bogiem. Mario, chyba przede mną nie udajesz. Komisarzu, jestem zdolna do wszystkiego, ale nie potrafię oszukiwać mężczyzny. Są sprawy, których kobieta nie potrafi ukryć. A propos ukrywania, co takiego? Słyszałam, że Constance Wallon była zaręczona z bratem Josepha i że on jest teraz w Cayenne. Ludzie mówią, że Constance nigdy nie kochała męża. Wyszła za niego tylko po to, żeby ratować swoje rodzeństwo przed nędzą. Cudowna dziewczyna. Ale ja tam w to nie wierzę. Ja też nie. Dowiedziałem się, że... Oh,
Byłaś dzisiaj z tym Grekiem? Prawdziwy żywioł z tego komisarza. Jest jak ogień, to przez wiele godzin. Zaczekaj. Podaj mi rękę. Zaciśnij mocno. Jeszcze mocniej. A on? Założę się, że mógłby pobić wszystkie rekordy. Na pewno. Spójrz, jaki jest smutny. Jego oczy i twarz pogrążone są w żalu. To nieprawdopodobne, jak nieszczęście potrafi upiększyć mężczyznę. Ta twarz uwiodłaby niejedną kobietę. Niejednej mógłby złamać serce. Co ty opowiadasz? On uwielbia swoją żonę. Zaraz ci wytłumaczę. Opowiem ci piękną historię. Wstań. Dobrze. Podnieś się. O tak. A teraz nogi. Dobrze. Wstań. Do widzenia, panią. Może whisky? Nie, dziękuję. Powinnaś była mi go przedstawić. Czy warto było przeżyć tę zamorską przygodę? Czy mam oszaleć jak Rita, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę? A Pierre, czyżby też stracił rozum w tym całym piekle? Pani Walonie? Dzień dobry. Nie poznałem pani. Cudowny widok, prawda? Wygląda pani jak żona marynarza czekającego na ukochanego męża. Mam nadzieję, że Ren właśnie tak będzie na mnie czekała, kiedy się pobierzemy. Wie pan, do kogo należy ten dom? Nie, od kiedy pamiętam, zawsze stał pusty. Sądzę, że pani mąż przyjedzie po panią. To prawda, która godzina? 6. Pewnie już na mnie czeka. I wszędzie mnie szuka. Muszę już iść. Mogę panią podwieźć do miasta. Dziękuję. Konstans? Pośpiesz się. Pociąg zaraz rusza. Już idę. Gdzie byłaś? Wszędzie cię szukałem. Przykro mi, spacerowałam. Kompletnie straciłam poczucie czasu, ale na szczęście Jan był tak miły i mnie podwiózł. Podniosła się mgła i noc
stała się jeszcze bardziej czarna. Rozbitkowie kierowali się na północ, maszerując wzdłuż wybrzeża tej ziemi, na którą rzucił ich szczęśliwy los. Była to ziemia nieznana, nie byli w stanie określić jej położenia geograficznego. I co dalej? Na czym skończyłam? Położenia geograficznego. Widzisz, że słucham. Chciałabym już wrócić do Francji. A co mielibyśmy tam robić? Spójrz na tę ziemię, na te rośliny. To jest teraz dla Józefa najważniejsze, a kiedy już osuszymy bagna, zarobimy dużo pieniędzy. Pieniądze. W życiu nie tylko one się liczą. Przecież wiesz, że jedynym sposobem w tym kraju na zrobienie majątku jest wyzyskiwanie ludzi. Busquerolles się do tego nadaje, ale nie ty. Co wy tu spiskujecie? Robię pojemniki i skrzynki z drewna. Będzie można zasiać nasiona, żebyśmy mieli własne warzywa, zanim osuszymy bagna. Bardzo dobrze, Antoine. Weź te ziarna, siewco, jeśli można tak cię nazwać. Bardzo zabawne. Jak się czuje mała Rita? Wydaje mi się, że ona rozumie to, co do niej mówię, że wychodzi z tego swojego letargu. Lepiej, żeby za szybko nie wyzdrowiała, bo stracisz posadę. Idź do niej. Drzewko grejpfrutowe Maksima pięknie rośnie, wyjątkowo ładnie. Osobiście je doglądam. To dobrze, że zajmujesz się tą dziewczyną. Zostaw mnie. A więc dlaczego nie chcesz zająć miejsca mojego syna? Nie jesteś dumny z tego, co zrobiłeś? To tylko artykuł. Wszystko pani wytłumaczę. Że zamieniłeś bluzy? Chciałeś, żeby zidentyfikowali jego ciało jako twoje. Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby do tego dojść. Louis był przecież moim najlepszym przyjacielem. Nigdy bym sobie bez niego nie poradził. Zajmował się mną. Nauczył mnie, jak przeżyć. Wszystko mu zawdzięczam. O tym powinni byli napisać. Wygląda na to, że dalej tak jest. Kiedy założyłem mu swoją bluzę, to był zwykły odruch samozachowawczy. A pani postąpiłaby inaczej? W więzieniu człowiek uczy się, że nawet nieszczęście może być pożyteczne. Wstydzę się tego, co zrobiłem. Jest mi przykro, naprawdę. Nie ma o czym mówić. Nie wiem, za co wylądowałeś w więzieniu i nie chcę wiedzieć. Ale jedynego jestem pewna. Jesteś jak ci wszyscy mieszczanie. Masz dobre intencje. Jednym słowem, jesteś idiotą. Chociaż jak się na ciebie patrzę, sprawiasz wrażenie, że jesteś bardziej inteligentny. Kiedy ubrałeś Louisa w swoją bluzę, stał się Pierrem Walloń. A ty, czy chcesz tego, czy nie, zostałeś Louisem. Co w związku z tym? Próbuję cię uratować. Przecież na jego grobie nigdy nie będzie widniało jego nazwisko. Przez ciebie. Twoim obowiązkiem jest teraz, by jego nazwisko było wśród żywych. Jesteś chyba mu to winien. Pierre Walloń, uciekinier z Cayenne, nie żyje.
Louis de Barbera, to takie piękne nazwisko. Był wyjątkowym mężczyzną. Błyskotliwy i zabawny. Wszyscy go lubili, bo potrafił respektować prawo, jak również być sprawiedliwym. A to się rzadko zdarza. Nigdy nie wspominał o swoim ojcu, mówił tylko o pani. Podziwiał panią. Zawsze z zachwytem panią wspominał, jakbym go słyszał. Mówił, moja matka to kobieta, jakich już się nie spotyka. Ona jest kimś więcej niż królową, to cesarzowa. Wtedy jeszcze pani nie znałem. Teraz zdałem sobie sprawę, że to prawda. Jest pani kobietą, jakich już się nie spotyka. Kobietą tak. A czy nigdy ci nie powiedział, że byłem również matką, jakiej się nie spotyka? Taka, która zasługuje na pogardę, która porzuciła swoje dziecko, która nie potrafiła być matką. Nie. Spędzając tyle lat w więzieniu, człowiek doskonale poznaje swojego towarzysza niedoli. Tam nie ma czasu na udawanie. Doskonale wiem, co by powiedział Louis, gdyby teraz tu był. Powiedziałby, przynajmniej raz dotrzymałaś obietnicy. I to wymazałoby całą przeszłość. Jak się domyślam, ty również masz matkę? Mogę zostać Louisem de Barberą. Ale muszę to pani powiedzieć. Otóż oskarżono mnie o zamordowanie ojca, ale ja go nie zabiłem. Miałem wszystkie powody, żeby to zrobić, ale tego nie zrobiłem. Przyznaję, że była też w moim życiu kobieta. Miała na imię Constance. Jestem przekonany, że ciągle czeka na mnie we Francji. Słucham? Zawsze była przy mnie przez te wszystkie lata, gdy byłem w więzieniu. Odnajdę ją. Pojadę do niej. Mam jeszcze drobne porachunki z moją rodziną, ale oni są teraz w Seraco. Dlatego muszę tam jechać, żeby zrozumieć, co się stało. Tylko oni mogą mi pomóc i wyjaśnić tę sprawę. Dlatego właśnie uciekłem. To wszystko, jeśli nadal chce pani, żebym nosił nazwisko Louisa, to się zgadzam. Jeśli dobrze zrozumiałam, jedziemy do Seraco. Wersja polska, Telewizja Polska. Opracowanie tekstu Beata Rodewald-Mazurkiewicz na podstawie tłumaczenia Małgorzaty Wegner. Czytał Maciej Gudowski. Francis Ister, Christiana Reali, Mireille Darc i Marie-José Na w filmie Kraina Indygo. W pozostałych rolach
scenariusz. Muzyka. Reżyseria. Odcinek czwarty. Nie otworzysz prezentu? Wybrałem ją dlatego, że spójrz, jak dziwnie ładnie. W tym kolorze. Zobacz, jak ślicznie wyglądasz. Co ty sobie wyobrażasz? Że założę tę suknię i pójdziemy na tańce? Wcześniej trzeba było zabierać mnie na bal. Co ci się stało? Zawsze wszystko robiłeś na odwrót. Wyglądasz żałośnie, a twój prezent jest śmieszny. O czym ty myślisz? Maxime nie żyje. Nasz syn nie żyje. Pochowany jest w tej ziemi, a na dworze pada deszcz, a ja nie mogę tego znieść. Myślisz, że tylko tobie jest ciężko żyć? Uspokój się. Ty nic nie rozumiesz. Rozumiem i to bardzo dobrze. To tak jakby wyrwano mi kawał serca. Nie uważasz, że ja też jestem okaleczony? Ja też cierpię, ale jestem tu. Ja istnieję i pomogę ci, jak możesz. To wszystko twoja wina. Nie doszłoby do tego, gdybyśmy zostali w Bordeaux. Maxime byłby teraz z nami, bo tam nie ma białej febry. To wszystko przez ciebie. Zaciągnąłeś nas do piekła. Kocham cię. Jesteś moją żoną i kocham cię. Gdybym była trochę silniejsza, nigdy bym za ciebie nie wyszła. Nie zbliżaj się do mnie. Milcz. Nie ciebie kocham. Kocham Pierre'a. Myślę tylko o nim. On wróci. Nie. To mnie kochasz. On wróci. Kocham cię. Puść mnie. Chodź do mnie. Nie puszczę cię. Co za pobojowisko. Witaj, Antoine. Dzień dobry, panie Buscarol. Odważny chłopak. To straszne. Potworne. No cóż, Leonie. To i tak niewiele by zmieniło. Już wcześniej była tu ruina. Wiem. Życie jest okrutne. To miejsce jest do niczego. A jak twoje plantacje?
Olbrzymie straty. Naprawdę? Ale mam oszczędności. W to nie wątpię. Jaka śliczna świnka. Jak dobrze wykarmiona. Na świniach znamy się dopiero od naszego przyjazdu. To miło, że wpadłeś nas odwiedzić. Przejeżdżałem tędy. Pan Benavides wrócił kilka dni temu. Rozmawiałem z nim na temat tego pomysłu z groblą. I co? Nie robiłbym sobie wielkich nadziei. Jest jak wszyscy metysi. Ciężko się z nimi dogadać w interesach. Uprzedzałem pana, ale będę nalegał. Jeśli się nie uda, niech pan sprzedaje to, co jeszcze zostało i wracajcie do Francji. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Tak uważasz, Leonie? Nie. Sam pójdę porozmawiać z panem Benavidesem. Wybiera się pan do miasta? Tak, do pani Marquez. Podwiozę pana. To miło. Józef, a drzewko Maksima? Pięknie rośnie. Przepraszam, ale pomyślałam sobie, że może w takiej sytuacji przyjechalibyście jutro do nas. Zrobimy małe przyjęcie albo pójdziemy do restauracji. Trochę się oderwiecie, a jeśli będzie ładna pogoda, moglibyśmy pójść na plażę. Urządzimy piknik. To miło z twojej strony, Ren. Świetnie, w takim razie do jutra, Konstans. O tak, dobrze. A teraz puść tę szklankę i wstań. Wyprostuj się, pomóż mi. Dzień dobry. Zgubiła pani Matyldę? No właśnie, jest u mnie w biurze, odpoczywa. No to chodźmy. Idzie pan? Tak. Proszę mi dać swój koszyk. Dziękuję, jest pan uprzejmy. Sama pani tak spaceruje? Tak. Balisto? Nie widziałeś pani Waloń? Wyszła. Timoteo też wyszedł. Przykro mi. Przecież to nie pana wina. Czy mogę wam zaproponować coś zimnego do picia? Nie, dziękuję. Mógłby pan pożyczyć mojej siostrze jakąś książkę? Nie ma już co czytać. Jest nieszczęśliwa, bo uwielbia lekturę. Co ty opowiadasz? Mam jeszcze pełno książek. Zobacz, on ma ich mnóstwo. Tam na stole leży. Thomas Hardy. Z pewnością to panią zainteresuje. Dziękuję. Walterze, czy wie pan coś więcej na temat tego zbiegłego więźnia? Nie. Nic nowego. To ta? Tak. Nie stójcie tak. Konstans, proszę usiąść. Ona pewnie zaraz przyjdzie. Zaczekam tu na nią. Dzień dobry. Gdzie byłeś? Czekam na ciebie. Rozwoziłem prasę i byłem na targu. Pójdziemy już, Walterze. Nie, zaczekajcie na panią Waloń. Tu jest przyjemniej. Na dworze jest taki upał. Trzeba natychmiast dostarczyć te gazety pani Marquez i pani Dominguez. Czemu nie powiedział mi pan tego rano? Pośpiesz się. Mogę to zrobić za chwilę. Nie, idź już. No dobrze. W takim razie do widzenia. W taki upał koniecznie trzeba się czegoś napić. Timoteo, dokąd tak biegniesz? To Walter znów jest nieprzytomny. Zapomniał dać mi prasę dla pani Marquez i pani Dominguez. Pani Synowa i Berenice czekają na panią w drukarni. Właśnie ich szukałam. A ja idę to zanieść. Szkoda, chętnie wzięłabym jedną. Dam pani jeden egzemplarz, a pani Marquez pójdzie poczytać gazetę do swojej przyjaciółki. Pani Waloń. Co się stało? Witam, panie. Ja jestem Berżak. Berenice Berżak. Jestem siostrą. Walterze, nie możemy dłużej czekać. Pójdziemy już. Bardzo mi przykro. Pewnie czeka na nas na dworcu. Dziękuję za napoje. Zawsze do usług, drogie panie. Żegnam panią.
Komisarzu, są urocze, o tak. Mają szczęście, że znalazły takiego przyjaciela jak pan, a zwłaszcza w takiej chwili. Wie pan, że Pierre Walloń nie uciekł z więzienia sam? No i co? Zbiegł z niejakim Louisem de Barbero. Jak to? Zna go pan? Nie, ale znam jego matkę. Prowadzi kasyno gry i wędrowny kabaret. A wie pan, dlaczego wy, dziennikarze, nic na ten temat nie wiecie? Bo jego matka dostała dla niego ułaskawienie. To wspaniałe, nieprawdaż? To zadziwiające, co pan mi powiedział. A teraz moje informacje, szybko. Mathilde, co się stało? Dałem jej tylko gazetę. Nic się nie stało, to przez ten upał. Zasłabła, to zmęczenie. Już jest dobrze. Jesteś pewna, Mathilde? Tak, nie możemy spóźnić się na pociąg. Dziękuję, Timoteo. Pani Marquez. Nie widać, żebyś się przejął śmiercią swojego brata. Czytałaś gazetę? Mathilde nie czuje się najlepiej. Co możemy na to poradzić? Tylko nic nie mów o tym, Constance. To powinieneś wyrzucić tę gazetę, którą masz w kieszeni. To tak jakby umarł po długiej chorobie. Ta burza nie wpłynęła korzystnie na nasze interesy. Miałem na myśli interesy pani ojca. Na pewno nie ma pan ochoty z nami pójść? Bardzo mi przykro, ale wydaje mi się, że pani siostra czuje się lepiej. O wiele lepiej. Jan, proszę mi jeszcze raz opowiedzieć o Ameryce. To moje marzenie. Myślałem, że twoim marzeniem jest powrót do Francji. Wcale nie. Chcę zostać pisarką. Mnie też by się to podobało. Ale wybrałem inną drogę. Wszystkie drogi prowadzą do literatury. To prawda. Muszę już iść. Moje uszanowanie. To już tu. Berenice? To tu. To moje ulubione miejsce. Ładnie tu. Antoine, pośpiesz się. Trzeba nakryć do stołu. Zrobisz to później. Langusty czekają. Spójrz. Joseph? Antoine! Zwariowałeś czy co? Chodź. To Rita. Dzień dobry. Ja nazywam się Constance. Jestem żoną Josepha. Ona ciebie nie słyszy. Od lat jest w takim stanie. Żyje w swoim wewnętrznym świecie. Nikt nie ma do niej dostępu. To świat całkowicie zamknięty. Udało mi się do niej dotrzeć. To znaczy czasami.
Mam do niej anielską cierpliwość. Dlatego, że jesteś jedynym, który rozumie jej cierpienie. Nie. Dlatego, że nie czuję się odpowiedzialny za jej nieszczęście. To dlatego ją rozumiem. A teraz przedstawię ją Antoine'owi i Berenice. Rito, przedstawiam ci Timoteo, Berenice i jej brata Antoana. Pamiętasz mnie? Obroniłem cię przed bandą obuziaków. Oczywiście wielki bohater. Widziałeś José? Spójrz. Miło cię znów spotkać. Pójdziemy się wykąpać? Chodź. Nie trzeba się bać. Assieds-toi, viens. Tu vois? Tu vois? Regarde Antoine. Spójrz na Antoana. Ale on mi przypomina ojca. Ma ten sam dar. To nieprawdopodobne. Non, c'est là. Masz. Nie. To nie moje. Regarde ton frère. Je crois qu'elle lui plaît. Spójrz na brata. Myślę, że mu się podoba. Już jesteś spokojna? Zobaczysz, to bardzo zabawne. Joseph! Nic się nie bój. Co jej się stało? Ona ma właśnie takie ataki. Co się z nią dzieje? Nie mam pojęcia. Przestań, Lita. Uspokój się. Jestem przy tobie. Czy zrobiłem coś nie tak? Nie, Antoine. Nic się nie stało. To był dla niej szok. Ona boi się wody. Już dobrze, moja mała. Odwiozę ją do domu. Czemu nie zostawisz jej z nami? Bo on za nią odpowiada. Ta dziewczyna jest naprawdę dziwna. Ona zawsze jest taka. Wszystko w porządku? Tak, Ren, dziękuję. Boże, co to życie jest warte? Trochę szczęśliwych wspomnień, miłości, a reszta to porażka. I ta cisza. Ani najmniejszego szeptu, który dochodziłby z raju. Co się stało? Mogę z tobą spać? Pewnie. Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Wierzę. Czasem myślę sobie, że nigdy nic takiego mi się nie zdarzy. Jakbym była przeźroczysta. Czemu tak mówisz? Ja ciebie zauważam. Ja cię widzę, Berenice. Nie martw się, nigdy cię nie opuszczę. Obiecuję ci. Nawet gdyby Rita przemówiła? To prawda, że jest ładna, ale pociąga mnie w niej zupełnie coś innego. To nie to samo, co ty. Coś nowego.
Nie smuć się. Nie ma Timoteo? Nie, rozwozi gazety. I co pan sądzi? Przeczytał pan? Nie miałem czasu. A tak, bardzo dobre. Wydrukuje pan? Nie, wszyscy mają gdzieś poezję, zwłaszcza taką. Proszę powiedzieć, że się panu nie podobało. Nie jestem wydawcą. Moje zdanie nie ma tu najmniejszego znaczenia. Zastanawiam się, po co ja tu siedzę. Wszyscy mają gdzieś moją młodość. Co to za życie w świecie starych pierników? Młody czy stary, to, o czym pani pisze, nikogo nie zainteresuje. Pisze pani o miłości, jakby to był dar nieba, natury. Jakby to była nieudolnie namalowana akwarela. Nie brak pani talentu, jedynie trochę dojrzałości życiowej, może trochę cierpienia. Przecież w tych wierszach jest całe moje cierpienie. Raczej pani instynkt, chęć i wola, by nagiąć świat do własnych pragnień. Drażni pana, kiedy młoda dziewczyna pisze coś innego niż drdy mały, które drukuje pan w swoim brukowcu. A ja myślałam, że jest pan animatorem wielkiej myśli francuskiej. Widzę, że się pomyliłam. Jest pan zwykłym alkoholikiem, bez pragnień i ambicji. Poszukam Timoteo. On przynajmniej lubi poezję i docenia ją. Jest tu ktoś? Dzień dobry, panie Wallon. Przykro mi, ale pan Benavides jeszcze nie wrócił. A kiedy wróci? Nie wiem. Nigdy nie wiadomo. Muszę z nim koniecznie porozmawiać. To wyjątkowo pilna sprawa. Obiecuję panu, że przekażę mu wiadomość, jak tylko wróci. To w sprawie grobli? Tak. Skąd pan wie? Tu wszyscy o wszystkim wiedzą. Zauważyłem. Dziękuję. Może pan na mnie liczyć. Nasz przyjaciel bankier wyszedł się przewietrzyć. Dzień dobry, Vargas. Co cię tu sprowadza? Jest pan doskonałym klientem, żeby nie powiedzieć najlepszym. Ale na dzień dzisiejszy pański ubiegłoroczny dług przekroczył już sumę powyżej miliona. Cóż ja na to poradzę? Skoro Europa przestała palić tytoń, to byłem zmuszony zainwestować w banany, które się świetnie sprzedają. Rozumiem. Jestem przekonany, że wkrótce znajdzie pan jakiś sposób, by naprawić tę sytuację. Inaczej bank będzie zmuszony podjąć decyzję. A ten bank to pan i pański nędzny kasjer? Pańska żona? Pańscy trzej lipni wspólnicy? No kto? Niech pan przynajmniej ma odwagę powiedzieć ja, Vargas. Ja, Vargas, będę zmuszony zająć pański majątek. To znaczy? Pańskie nieruchomości. Co za kretyn. Wszystko zostało przepisane na moją córkę, od kiedy jest pełnoletnia. Ona jeszcze o tym nie wie, ale to prawda. Niech pan sprawdził notariusza. A jeśli pan Busquerol zostanie aresztowany, kto wtedy pana spłaci? Jak to dobrze, że przyszły zięć jest człowiekiem interesu. Pan Vargas jest tylko amatorem. A teraz proszę wrócić do siebie i czekać, aż cena tytoniu pójdzie w górę. Przynajmniej będzie pan miał jakieś zajęcie. I niech pan zapamięta, to będzie wyjątkowy rok. A ty nigdy mi nie wspominaj, że źle zrobiłem inwestując w banany. Wcale nie muszę tego powtarzać. Teraz sam pan widzi. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie.
Niech pan sprzedaje. Ano. No, no. Nigdy. Zawsze jest jakieś inne wyjście. Powiedz, żeby Francisco to wszystko posprzątał. Jest pan Benavides? Tam, dziękuję. Leo, Diego, co pana tu sprowadza? Pamiętasz o propozycji, jaką mi złożyłeś? Prosiłeś o rękę mojej córki. Tak, zmienił pan zdanie? Uważałem wtedy, że była jeszcze za młoda, ale teraz coś mi się nie wydaje, żeby miała ochotę wyjść za Jana. To uroczy chłopak, tylko zupełnie nie zna się na kobietach. Czego pan potrzebuje? O czym mówisz? Proszę nie odgrywać przede mną komedii. Znam pańską sytuację finansową. Owszem, przyznaję, że obecnie mam problem z płatnościami, ale kapitał mojego majątku jest nienaruszony i zabezpieczony. W takim razie dlaczego chce pan sprzedać swoją córkę, która w końcu jest zaręczona z Janem? Pociesz się, że nie wyjdzie za ciebie, jeśli nie będzie cię chciała. Nie, ale zrobi pan wszystko, żeby ją przekonać. I skąd ta pewność, że przyjmę tę propozycję? Diego... Cóż z tego, że jesteś spadkobiercą wielkiego majątku? Gdy jest się metysem, do tego synem służącej, biała elita niechętnie na to patrzy. Tymczasem z Ren drzwi stoją szeroko otworem. Cieszę się, że stał się pan rozsądny. Jest jeszcze jedna korzyść. Ren nie będzie musiała zmieniać haftów na pościeli, bo Busquerolowie i Benavidesowie mają te same inicjały. Nie wie pan, co chcieli ode mnie ci Waloni? Nie mam pojęcia. Podobno to dawni pańscy pracodawcy z Francji. Nigdy nie miałem żadnego pana. Przepraszam. Podejrzewam, że będzie pan chciał mieć dużo wnuków. Małych, słodkich potomków Busquerola, pchających się panu na kolana. Teresa? Co tam się dzieje? Ej, ty! Chodź tu. Usiądź.
Kawa gotowa. Napijesz się? Nie, dziękuję. Biegłeś? Nie tak bardzo. Chcesz? Nie, dziękuję. Przepraszam. Bierz. Smakuje ci? Dobre. Nazywam się Antoine Bergerac. Twój ojciec chce się ze mną zobaczyć? Joseph nie jest moim ojcem, to mąż mojej siostry. Przyszedłem w sprawie grobli, którą on chce zbudować na pana ziemi, żeby osuszyć te bagna. Pomysł jest niezły, ale kosztowny. Niech do mnie przyjdzie. Proszę, pana koszulę. Burza nie wyrządziła tu dużej szkody? Od tej strony chroni nas góra, osłania nas przed burzą z nadmorza. To jedyna zaleta tej posiadłości położonej daleko od reszty świata. Czemu nie zamieszkał pan w Seraco? Od razu widać, że nie jesteś stąd. Ale podoba mi się twoja naiwność. Przynajmniej nie jesteś rasistą. Kiedy chciałem postawić tu mój dom, nikt nie chciał sprzedać mi ziemi. A wiesz dlaczego? Bo moja matka była czarna i biedna. Chciałem jeszcze powiedzieć, że inaczej sobie pana wyobrażałem. W koszuli? Tak, to znaczy nie. Nie to miałem na myśli, tak czy nie? Wiem, co chcesz powiedzieć. Nie ma żadnej różnicy, czy jestem w koszuli, czy bez. Nie przejmuj się. Przyjąłem to za komplement. Zgoda? Widzisz, to jest czarna strona mojej osobowości. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale kiedy biali ludzie są w towarzystwie, niechętnie pokazują się rozebrani. Nie wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Może to krępujące. Dla kogo? Gdyby moja siostra pana zobaczyła... W porządku. A teraz muszę popracować. Jeszcze się spotkamy. Świetnie. Do widzenia. I proszę nie zapomnieć o grobli. Nie zapomnę. Do zobaczenia. Mario, urodziłaś się po to, by mężczyzna poczuł się naprawdę mężczyzną. To dar od Boga. A jak się miewa nasz drogi Joseph Walloń? Nie dałaś mu skosztować trochę swojego talentu? Pewnie to by cię podnieciło. Chciałbym, żeby ta rodzina zniknęła z Seraco, a ty nie mogłaś wymyślić nic lepszego, jak dać mu pracę. Czy wiesz, dlaczego stracił wszystkich swoich pacjentów we Francji? Cicho. Nic nie mów. Kiedy jesteś ze mną, pozwól mówić swojemu sercu. Jeśli zostało mi trochę serca. Od kiedy tu przyjechali, już je straciłem. Joseph utrzymywał stosunki seksualne ze swoją najmłodszą pacjentką, dlatego stracił pracę. Podobno bardzo lubi młode dziewczęta.
To Dolina Seraco? Tak, najżyźniejsza w kraju. Muszę powiedzieć, że to jest piękne, prawda? Jak zielono. Kilku wielkich właścicieli, nadzianych, ale nielicznych. A reszta to chłopi, ale za to sympatyczni. Ogólnie rzecz biorąc, panuje tu atmosfera skąpstwa. Znam tu wszystkich. Zobaczysz, miasto jest wspaniałe, ale ponure. Obawiam się tylko jednego, że niewiele tu można zarobić. Ale chciałeś tu przyjechać, no i jesteś. Powodzenia. Ruszajcie się. Naprzód, dziewczęta. Czeka na nas sukces. Mogę prowadzić czarne? Oczywiście, ruszamy. A teraz sama. Opuść rękę. Dobrze. Rito, wiem, co to znaczy być wyłączonym od świata. Wiem, jak to jest. Im bardziej świat o tobie zapomina, tym mniej przeraża cię śmierć. W czasie wojny, w szpitalu, na tyłach oddziału, nie mogłem znieść, jak ci biedni chłopcy dawali się masakrować w imię ojczyzny. Konali w potwornych mękach. Morfina. To był jedyny środek, by złagodzić ich cierpienia. Rzecz w tym, że była przeznaczona tylko dla oficerów, i to oficerów wyższej rangi. Ale ja im ją podawałem. Złamałem przepisy. Znalazłem się na froncie. Na pierwszej linii. Po zawieszeniu broni władze francuskie postarały się o wykluczenie mnie z izby lekarskiej, zarzucając mi niekompetencje, brak subordynacji. Nic nie mogłem zrobić. Myślałem, że oszaleję. Mam wrażenie, że z tobą jest tak samo. Tak jakbym widział ciebie na moim miejscu, kiedy wracałem z wojny. Słyszę, jak pukasz do tych samych drzwi, by wykrzyczeć swoją niewinność, a one się nie otwierają. Tylko że ty, Rito, masz klucz po swojej stronie. Tylko ty go nie zauważasz. Słyszysz mnie? Powiedz. Rito, słyszysz mnie i rozumiesz? Bardzo dobrze rozumiesz. Jestem pewien, że mnie rozumiesz. Moja mała. Z nas wszystkich ty jesteś najbardziej żywa. Gdybyś wiedziała, jak bardzo chciałbym zburzyć ten szklany mur, który nas dzieli. Jestem przekonany, że masz piękny uśmiech. Nie chcesz się uśmiechnąć? Brawo, brawo! Ostrzegano mnie, ale nie wierzyłam. Słucham? Co się stało? O czym pani mówi? Nie mam zamiaru się tłumaczyć. To, co zobaczyłam, całkowicie mi wystarcza. Ależ co takiego pani zobaczyła? To, co widziałam przed chwilą, jest całkiem jasne. Potrafię sobie resztę wyobrazić. Jestem panu winna za tydzień pracy. Prześlę panu tę sumę niezwłocznie. Pod warunkiem, że więcej pana nie zobaczę. Proszę, by pan natychmiast opuścił ten dom i to na zawsze. Dobrze, już idę. Zanim wyjdę, chciałbym wiedzieć, co się wydarzyło wczoraj wieczorem. A co to pana obchodzi? Znalazłem ją w kącie swojego pokoju kompletnie załamaną. Chciałbym wiedzieć, dlaczego. Musi być jakiś powód. Powiedziałam, żeby pan stąd wyszedł. Proszę się nie martwić, już wychodzę.
Do widzenia, mała. Do widzenia, Rito. Od pierwszego dnia, kiedy tu przyszedłem, nie zauważyłem, by zrobiła pani choćby jeden serdeczny gest w jej stronę. Może właśnie tego jej potrzeba. Niech ją pani kocha na miłość boską. To nie na moje siły. Nigdy tego nie potrafiłam. Nie mogę jej znieść. Nigdy jej nie pokocham. To pani powinna mnie wysłuchać. Jest pani szalona. Pani jest nienormalna. Pani córka zamknęła się, dlatego że boi się otaczającego ją świata, szuka schronienia. Być może pewnego dnia ona przemówi, ale tego dnia nie chciałbym być na pani miejscu. Niech się pan wynosi. Idę, żegnam panią. Proszę się zastanowić, zamiast ją tak surowo oskarżać. Pani Marquez jest twardą kobietą, ale spotkało ją w życiu tyle nieszczęść. Nie ją jedną. Nie można wszystkiego tłumaczyć nieszczęściem. Nie pozwolę jej zniszczyć własnego dziecka. Jej córka to anioł. Kto to? To szczęście w skórze pięknej kobiety. Przepraszam. Proszę mi wybaczyć, zrobiłam panu krzywdę? Nic się nie stało, tylko złamała mi pani kość udową. Nie dość, że jest pan przystojnym mężczyzną, ma pan jeszcze poczucie humoru. Czuję, że się dogadamy. Pan jest tu nowy? Przepraszam, czuję, że potrzebują mojej pomocy. Panowie, spokojnie. Te dziewczęta są zmęczone, więc im nie dokuczajcie. Jak widzicie, właśnie wyszły z klasztoru. Oczywiście, Clelio. Jak ta święta Maria Magdalena, królowa rozpusty. Skoro wam mówię, że wyszły z klasztoru... Zobaczymy, ile będzie kosztowała ta twoja święta. Zajmij się swoim interesem w portkach, bo nie będziesz miał czego szukać. Chodźmy, panienki, idziemy. Nazywam się Clelia de Barbera. Mam nadzieję, że spotkamy się na moim przedstawieniu i w moim klubie. Można pograć w różne gry. Backgammon, bakara, kanastę, ruletkę, pokera. Nigdy nie grywam. Mogę pana nauczyć, prawda, Garcia? Oczywiście. Do zobaczenia, mam nadzieję. W drogę. Na razie. Widziałem się z Benavidesem. Na pewno nic nie zrobi w sprawie grobli. Nikt nam tu nie pomoże. Całe szczęście, że masz te swoje wizyty u pani Marquez. Nie pracuję już u niej. Zrezygnowała z moich usług. Garcia zaproponował mi pracę. Badania nad białą gorączką. To nie będzie dobrze płatne, nawet marnie. Zawsze lepsze to niż nic. Kiedy jest się osobą niepożądaną, trzeba umieć odejść. Tak, żeby zrobić przyjemność Leonowi Busquerolowi. Rodzina Valogne ma schylić kark? Nigdy. Ona ma rację. O czym wy mówicie? To zarozumialstwo. Trzeba wyjechać. Nie mamy już nic do stracenia. To niemożliwe. A co nas powstrzymuje? Ciebie może nic. Ty jesteś bez serca. Nigdy do niczego się nie przywiązujesz. Ale ja mam tu Maksima. On jest tu pochowany. W tej ziemi. Więc róbcie, co chcecie. Ale ja stąd nie wyjadę.
Synku mój, byłeś dzieckiem, jakie pragnęłaby mieć każda matka. Czyżby ta ziemia była przeklęta? Boże, daj mi jakiś znak. Odpowiedz mi. Czy mam zostać? Nie wierzę już w Ciebie, Boże. Jestem zmęczona. Rita? Rita? To Rita? Rita? Joseph! Co się stało? Co ty tu robisz? Jak się tu dostałaś? Więzienie otwarte. Co się stało? Drzwi. Powtórz. Drzwi są otwarte. La porte? Qu'est-ce que tu dis? O czym mówisz? Parle. Elle est ouverte. Drzwi są otwarte. Qu'est-ce qui est ouvert? Parle. Co jest otwarte? Mów. Parle. J'ai peur. Boję się. Zatrzymaj mnie. Non, mais n'aie pas peur. Nie bój się. Zostaniesz z nami. On va te garder. Zatrzymamy cię tu. Gardez toujours. Zatrzymaj Ritę na zawsze. Dobrze, moja mała. Calme-toi. Uspokój się. C'est fini. C'est fini. Antoine? Berenice? Berenice? Allez, debout. Obudźcie się. Wstawajcie, Rita. Berenice? Rita. Gdzie jest Rita? Eh, obudź się. Powiedz mi, gdzie jest Rita. Puść mnie. Jest tu. Nie ma jej. Antoine! Rita, Rita, il faut te réveiller. Rita, musisz wstać. Obudź się. Odwiozę cię do domu. Nie mamy innego wyjścia. Dlaczego ona nie może zostać z nami? Bo ma rodzinę. Też mi rodzina. Berenice ma rację. Nie możemy działać wbrew woli twojej matki. Nie mogę, bo narażę się na poważne kłopoty. Obiecujemy ci, że w każdej chwili będziesz mogła tu przyjeżdżać, na jak długo zechcesz. Ona tu przyjechała sama? Tak. Wstań, moja mała. Józef, przestań. Przecież widzisz, że ona nie czuje się najlepiej. Chcę stąd iść. Rita, Józef, prędko. Zaczekaj na mnie. Józef! Rita! Rita! No! Józef! Przepraszam panią, czy to jest droga na bagniska? Pierre? Constance. Wersja polska, Telewizja Polska. Opracowanie tekstu Beata Rodewald-Mazurkiewicz na podstawie tłumaczenia Małgorzaty Wegner. Czytał Maciej Gudowski.